Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć, ruszam z autopromocją i reklamą rewelacyjnego opracowania. W poprzednim odcinku opowiedziałem Ci o nowo wydanej książce, której jestem współautorem, czyli Wywiad i analityka w biznesie, prawne i praktyczne aspekty wywiadowczej analizy biznesowej. Dobra, prawie pamiętam ten podtytuł. Natomiast o tym właśnie ta książka jest. Obiecałem, że jak najszybciej postaram się nagrać i opowiedzieć o naszej pierwszej książce, takim jakby tomie pierwszym, naszej, czyli mojej, oraz napisanej wspólnie z Tomkiem Safiańskim oraz Pawłem Łabuzem, również wydanej w formie papierowej i też w tym samym wydawnictwie Diffin. Jak już powiedziałem, jest to jak gdyby pierwszy tom naszych rozważań, przede wszystkim o praktycznych aspektach bezpieczeństwa biznesu, a także wywiadu i analityki oraz zarządzania strategicznego. Tego wszystkiego nie da się rozdzielić, jeśli mówimy o koncepcji wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence, czyli o najnowszej koncepcji realizowanej w biznesie obecnie. Tak się właśnie rozwinęło to, co nazywamy wywiadem konkurencyjnym. To już poszło dużo, dużo dalej. Tytuł tej nowej książki, ja ją mam tutaj, nie musiałem jej drukować. Tytuł tej nowej książki, tej oto książeczki, to jest Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Podtytuł mówi dokładnie, o czym książka jest. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy. I to jest ten moment, w którym chciałbym Ci przypomnieć, abyś zasubskrybował albo zasubskrybowała ten kanał i zaznaczył ten taki dzwoneczek. To bardzo ważne. Dzyń, dzyń, dzyń. Jak u Mikołaja prawie. Dobra, ale ja zacznę o książeczce i zacznę od tyłu, od tej części okładki. Mianowicie, są na niej nasze zdjęcia, możesz sobie zobaczyć, jak wyglądamy. Jest krótki opis tego, kim jesteśmy, my, czyli autorzy. A poniżej znajdują się dwie recenzje, fragmenciki wybrane oczywiście, dwóch recenzji dokonanych przez wspaniałych akademików, naukowców, profesorów dwóch, profesor Wiesław Jasiński, chyba nie trzeba nic więcej mówić, a także profesor Sławomir Zalewski. Też nic do powiedzenia, po prostu spece, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, tak co do zasady bezpieczeństwa i spraw związanych z wszystkim, co się wiąże z bezpieczeństwem, nie tylko państwowym, ale również w takich dziedzinach jak kryminalistyka, jak biznes, jak po prostu bezpieczeństwo i tyle. Sekuritologia, jak to kiedyś nazwano, czyli nauki o bezpieczeństwie. Te recenzje, które dostaliśmy, są bardzo, ale to bardzo pozytywne. To oczywiście połychtało moją próżność i założę się, że również moich współautorów cudownych dwóch. Teraz rzut na okładkę. Uwaga, będzie chwila ciszy. Chwila minęła. No i w porównaniu z okładką tego tomu drugiego, Wywiad i analityka w biznesie, jest tak trochę skromnie, prawda? No i taka jest też treść. Cicha, cicha, nie rzuca się w oczy. Jest cicha, jak praca kontrwywiadowcy gospodarczego, bo to jest książka o osłonie kontrwywiadowczej firmy. I treść tej książki, to co tam w niej jest, już rzuca na kolana. To wiem z tego, jak kontaktowali się ze mną ci, którzy tą książkę już przeczytali. Rzuca na kolana, wymaga sporej dozy takiego zdrowego podejścia do samego siebie, do swojej wiedzy, do swojego doświadczenia. Innymi słowy, wymaga najzwyczajniej w świecie pokory. Spis treści jest bardzo, bardzo obszerny. Przeliczyłem to dokładnie przed nagraniem. Zajmuje pełnych 7 stron. Pełnych 7 stron w tej książce. Jest tak szczegółowy. Oczywiście, jeśli książki nie masz, to samym spisem możesz zapoznać się na stronie sprzedażowej, która wydawnictwa Diffin, na stronie sprzedażowej tej właśnie książki, tej właśnie monografii. Link do niej oczywiście znajdziesz pod tym odcinkiem, bądź w opisie po prostu tego odcinka na Twojej ulubionej platformie podcastowej. Znajdziesz go również, będziesz mógł sobie spokojnie zajrzeć we wpisie na blogu. Ja robię wszystko, żebyś bez problemu dotarł bądź dotarła do strony sprzedażowej tej książki. Zależy mi na tym, żebyś miała czytać i stosować w życiu. W każdym razie, wchodząc na stronę sprzedażową książki, masz takie zakładeczki mniej więcej w połowie tej strony. Pierwsza to opis, możesz pominąć, tam jest to po prostu napisane, o czym ta książka jest w dwóch, trzech zdaniach, a już powiedziałem, że jest o osłonie kontrwywiadowczej firmy. Natomiast druga zakładka to jest spis treści i już możesz się z nim zapoznać. Zobaczysz wtedy, że ta praca ma całkiem logiczny, sensowny układ, stanowi coś więcej. Coś więcej niż jedynie praktyczne i teoretyczne aspekty pracy w ramach osłony kontrwywiadowczej firmy. Tam jest dużo, dużo
więcej i tematyki, i treści, i wszystkiego. Najpierw cel napisany tej książki. Co my chcieliśmy osiągnąć, pisząc ją? My chcieliśmy stworzyć takie kompendium nowoczesnych rozwiązań, nowoczesnych koncepcji stosowanych w ramach wywiadu w biznesie, inteligencji analitycznej, bezpieczeństwa biznesu oraz zarządzania strategicznego. Już mówiłem, że tego się nie dało współcześnie rozdzielić. Dlaczego te cztery takie obszary? Cóż, no chodzi o to, że w ramach współczesnej firmy realizowane są zupełnie różne funkcje. I na przykład działania wywiadowcze czy osłonowe dla firmy, one bezpośrednio dziś wpływają na osiągane wyniki finansowe, nowocześnie w zarządzanych firmach oczywiście, bo to już nie jest tak, że zyski przynosi tylko firmie sprzedaż, usługi bądź produkcja, a wszystko inne tylko wyciąga pieniądze z kasy firmy. Absolutnie tak nie jest. Współcześnie taką podstawową działalność firmy, czyli właśnie sprzedaż, usługi bądź produkcję, znowuż nie pamiętam, gdzie kamera... A więc w podstawową działalność firmy wspierają inne piony. I to w taki sposób, by realizować cele strategiczne. Te cele strategiczne realizują wszystkie piony, wszyscy pracownicy i wszyscy tym samym przyczyniają się do rozwoju firmy, do wzrostu jej wartości, do wzrostu jej siły na rynku, w sektorze, bo w sektorze odbywa się walka konkurencyjna. Firma realizuje wszystko poprzez właściwe zarządzanie pieniędzmi, właściwe zarządzanie kadrami, właściwą pracę wywiadowczą, analityczną, właściwą ochronę tajemnic w przedsiębiorstwie, a także wszystkich innych aktywów, jak choćby kapitału intelektualnego, który dość ciekawie i dość szczegółowo omawiamy również w tej pozycji ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Dokładnie to omawiamy. Wszystkie one wypełniają funkcje strategiczne przedsiębiorstwa, dlatego nie może być mowy o rozwoju firmy bez zarządzania strategicznego. Dziś to po prostu nie istnieje. Tematem przewodnim jest szpiegostwo gospodarcze, a właściwie zwalczanie jego. Wyjaśniamy więc, czym ono jest i do właśnie jak sobie z nim radzić, jak mu przeciwdziałać. Często jest tak, że osoby nieznające tej tematyki mylą bezpieczeństwo biznesu z ochroną osób i mienia. Myślą, że to jest to samo. Ochrona osób mienia, bezpieczeństwo biznesu to samo. Absolutnie nie. Ja myślę, że po przeczytaniu tej książki nikt już tak nie pomyśli, bo ochrona osób i mienia, ona nawet ma swoją własną ustawę w Polsce, to w sumie jest bardzo, bardzo niewielka część tego, co nazywamy bezpieczeństwem biznesu, ponieważ bezpieczeństwo biznesu jako takie dotyczy bardzo wielu różnych obszarów, jak przykład dotyczy sfery compliance, czyli zarządzania zarządzania zgodnością, a w zasadzie zarządzania brakiem zgodności z obowiązującym prawem, tak co do zasady. Dotyczy obszaru sygnalistów, dzisiaj bardzo modnych, dlatego że wymagają systemów sygnalistycznych, wymaga prawo po prostu już coraz bardziej. Danych osobowych, bezpieczeństwa podróży i pobytu pracownika, no nie wiem, biznesowego, zarządzania kryzysowego, zarządzania ciągłością działania, zarządzania ryzykiem, to wszystko w firmie, w biznesie, przeciwdziałania korupcji i defraudacji, czyli nadużyciom w firmie, zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, no tych tematów jest naprawdę wiele i przede wszystkim dotyczy osłony kontry wywiadowczej biznesu, a w końcu po to powstała ta książka, abyśmy napisali, czym ona jest i jak nią zarządzać, co można uzyskać, co można chronić, jak można chronić. Nie mogło dlatego zabraknąć rozważań i różnych porad w zakresie ochrony komunikacji biznesowej przed szpiegowaniem bardzo szeroko rozumianym. Jest więc o obserwacji, o kontrobserwacji TCSM, czyli Technical Surveillance Countermeasures, innymi słowy o przeciwdziałaniu tak zwanemu sprzętowi techniki operacyjnej, bądź też nadzorowi elektronicznemu po prostu. Jest również o śmietnikologii, o badaniu lojalności pracowników, o zakazie konkurencji, o tym jak to badać, jak tego przestrzegać i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Naprawdę jest co czytać na tych 300 stronach, przy czym te 300 stron to jest treściowo zupełnie inna sprawa niż 300 stron tej nowej książki. Razem już jest do przeczytania 600 i ogrom wiedzy, który wali na kolana jak nie wiem. Ja przeglądając tę książkę przed nagraniem, przypomniałem sobie, że jest kilka grafów, które w druku błędnie zostały wydrukowane. One się po prostu rozjechały. I szczególnie dotyczy to takiej grafiki. Na stronie 181, ja już pokazuję tą graficzkę. To jest taka grafika, która ona opisuje różnicę pomiędzy dwiema koncepcjami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, pomiędzy nowoczesnym CTI,
CTI, czyli Cyber Threat Intelligence, innymi słowy analiza zagrożeń cybernetycznych, a klasycznie stosowanym Security IT, bezpieczeństwem IT. CTI to jest dla nas taka szczególnie interesująca koncepcja. Dlaczego? Dlatego, że cała jej metodyka opiera się realnie na działaniach opartych na pracy wywiadowczej, IBA, IBA, czyli Intelligence Based Approach, i na podejściu znanym jako cykl wywiadowczy. Na tym się opiera w ogóle cała praca, cały wywiad i analityka w biznesie. Bezpieczeństwo biznesu się na tym opiera, więc to jest bardzo istotne podejście, istotna kwestia. Podejście IBA zresztą zrobiło, IBA, czyli Intelligence Based Approach, zrobiło taką swoistą karierę w służbach specjalnych podczas tak zwanej wojny z terroryzmem, no ale to już jest inna opowieść, na pewno nie na dzisiejszy odcinek Szpiegu Life'a. Chciałbym powiedzieć, że tu widać zresztą na tym grafie, który się troszeczkę mocno rozjechał, on jest naprawdę istotny, bardzo istotną rolę odgrywa SOC, czyli Security Operations Center, innymi słowy Centrum Operacji Bezpieczeństwa, dlatego, że wszystko się rozwija, a w przypadku właśnie SOC to dzieje się to z uwagi na dwie kwestie. Pierwszą kwestią jest to, że obecnie jest toczona, czego nie dostrzega w ogóle opinia publiczna, globalna cyberwojna. Tak po prostu jest, ona się toczy. I to już od wielu lat. A druga kwestia to jest to, że mamy do czynienia z takim niespójnym podejściem w różnych organizacjach, różnych, nie tylko w firmach, co do procesów i procedur dowodzenia i kontroli, zarządzania i kontroli, czyli C2, Command and Control, w celu przeciwdziałania wrogim atakom w ramach owej globalnej cyberwojny, co przecież odnosi się bezpośrednio do kluczowych zasobów informacyjnych organizacji, także firmy. Obecnie szuka się nowych koncepcji rozwoju SOC, na przykład poprzez zamianę, poprzez transformację w Centrum Operacji Cyberwywiadowczych, CIOC, CIOC, czyli Cyber Intelligence Operations Center, ponieważ nie miejsce znowuż tutaj na to, żebym omawiał dokładnie tą koncepcję, jest przeinteresująca, naprawdę warto o niej opowiedzieć, to ja o niej opowiem w którymś z odcinków podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. Ja po prostu teraz, czemu w ogóle o tym mówię? No bo ja chciałem pokazać, jak rozwój narzędzi wywiadowczych wpływa na rozwój branży wywiadu i bezpieczeństwa biznesu, bezpieczeństwo cybersfery, cyberbezpieczeństwo, to jest również bezpieczeństwo biznesu, temu jest cały potężny jeden rozdział, 6 widzę, poświęcony temu w tej książce. Masa ciekawych informacji, spraw, które należy znać, zagadnień, które należy znać, no i trendów, z którymi mamy do czynienia. Trendów rozwojowych oczywiście w ramach tej branży. Wracając do samych grafów, widzisz więc, że one są bardzo ważne, więc ja taką planuję zrobić erratę z poprawkami tych wszystkich rozjechanych oczywiście grafów. Ja nie mam zielonego pojęcia, czy ja ją zrobię w PDF-ie, czy JPEG-ach, jeszcze o tym nie myślałem. Natomiast wpadłem na to, że trzeba by taką erratkę zrobić. Umieszczę ją we wpisie z tym odcinkiem Szpiegu Life'a na blogu wywiadowczym szpiegul.pl, także będzie możliwe ich ściągnięcie i włożenie, a jeszcze lepiej wklejenie w odpowiednich miejscach w tej oto książce. Po prostu nie przeocz tego. Na pewno pomocne będzie w tym zasubskrybowanie newslettera bloga wywiadowczego szpiegul.pl Intelligence Blog. I co? No i tyle. No to by było wszystko, co ja chciałem dzisiaj Ci opowiedzieć. Krótko o tej książeczce Ochrona przed szpiegostwem gospodarczym, ochrona przedsiębiorstwa, firmy. Jeżeli jeszcze jej nie masz, to koniecznie zamów i koniecznie ją kup. I to jest moje wezwanie na ten odcinek Szpiegu Life'a. Linki są wszędzie, naprawdę. Tam, gdzie oglądasz, tam, gdzie słuchasz Szpiegu Life'a, pod tym odcinkiem na YouTube, w kanale, w opisie tego odcinka na Twojej ulubionej platformie podcastowej, na której to słuchasz, we wpisie na blogu wywiadowczym szpiegul.pl. Jeśli masz tą książkę, to ją przeczytaj, potem przeczytaj ją jeszcze raz. Wracaj do niej, czytaj wielokrotnie. Zarówno ta książka, Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym, jak i drugi tom, czyli Wywiad i analityka w biznesie, to nie są książki do leżenia na półce, to są książki do działania. Do działania. Praktyka. Tam jest przede wszystkim praktyka. I teraz tak, aby nie kupować kota w worku, zrobiłem taki krótki opisik tej tomu drugiego. Dzisiaj mamy tom pierwszy. Wiesz już, co jest do kupienia, wiesz już, co jest do przeczytania, wiesz już, co jest do zapoznania. 600 stron wiedzy, wspaniałej, cudnej wiedzy, mało dostępnej na rynku Polski. A tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia w następnym Szpiegu Life'ie. Zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, dzyń, dzyń. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!